przyjacielu, księży Andrzej, z wdzięcznością i ze wzruszeniem, a także z radością uczestniczyliśmy przy świętej dziękczynnej za 60 lat Twojej posługi kapłańskiej, której tak wiele przypada na służbę parafii świętej Kościoła, parafii, którą Ty osobiście włożyłeś prawie 50 lat temu. Tyle czasu, tyle zdarzeń, tyle działań, tyle zmartwień i radości. Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za łaskę Twojego kapłaństwa, którą nas obdarza. Dziękujemy za Twoją gorliwość wiary i ciągłą gotowość służenia Bogu i bliźniemu. Wielka kultura osobista, charakterystyczny głos księdza Andrzeja, skromność, otwartość dla drugiego człowieka oraz mądrość głoszoną w Słowie Bożym na zawsze zapadła w serca i w wspaniale dbałeś o naszą świątynię. Dziś Kościół Świętej Elżbiety jest jednym z piękniejszych na ziemi cieszyńskich. Potrafiłeś jak rzadko kto mobilizować parafię do działania. Obowiewałeś i wspierałeś stowarzyszenie parafii. Byłeś i jesteś powszechnie szanowany i lubiany. Byłeś i jesteś księżem Andrzeju dla nas autorytetem. W imieniu Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Zespół Teatralny, przy powołaniu których Ty byłeś i które bez Ciebie by nie powstały i nie rozwinęły się tak pięknie. Życzymy drogi księżę Andrzeju Bożego błogosławieństwa, światła Ducha Świętego oraz zdrowia i sił pokonywania codziennych trudności, które niesie życie. Niech Cię wspiera patronka tego kościoła, święta Elżbieta. Życzymy, by ksiądz zawsze czuł obecność Boga według słów Izajasza, Duch Pana Boga nade mną, w umie na maści. Zapewniamy ze swej strony